Michał oglądał film o samochodach, który rozpoczął się o godzinie 17:15 i trwał 90 minut. W czasie filmu zrobiono jedną, dwuminutową przerwę na reklamy. O której godzinie zakończył się ten film? 90 minut trwał film i 2 minuty przerwy, więc łącznie będzie to 92 minuty. Ile to jest pełnych godzin, ile minut? Oczywiście jest to jedna cała godzina, 92 odjąć 60, bo godzina ma 60 minut, to zostaje nam 32 minuty. Czyli 92 minuty to jest 1 godzina i 32 minuty. No i teraz tak, film rozpoczął się o godzinie 17:15 i dodajmy w pierwszej kolejności pełne godziny, czyli 1 godzinę. Więc 17 plus 1 to będzie oczywiście 18, czyli za godzinę to będzie 18:15. Teraz do godziny 18:15 dodajmy jeszcze minuty. Dodamy 32 minuty. 15 plus 32 to jest 47, czyli będzie to godzina 18:47. Więc możemy już podać odpowiedź. Film zakończył się o godzinie 18:47. Dziękuję.